Witajcie. Dzisiaj będzie o ramach. Porównam ramy spawane stalowe z ramami skręcanymi z profili typu Bosch Rexroth. Będzie to mój punkt widzenia oczywiście. Czyli tak, ramy stalowe moim zdaniem są znacznie sztywniejsze od ram aluminiowych skręcanych. Zawsze punkty zespawane dookoła takiej ramy stalowej znacznie lepiej przenoszą siły niż jedna czy sześć śrubek skręconych profili aluminiowych. Nawet jak zastosujemy jakieś kątowniki aluminiowe, zawsze to jest tylko połączenie kilkoma śrubkami. Więc moim zdaniem zaletą główną ram spawanych jest to, że są najsztywniejsze. Przenoszą duże siły, momenty różne mogą przenosić. Wadą oczywiście stalowej ramy jest to, że trudno ją równo zespawać. Nie ma rowków montażowych takich jak ma taki profil aluminiowy. Dłużej trwa składanie, ponieważ trzeba spawać. Raczej są tańsze, w summa summarum, są tańsze w wykonaniu stalowe niż aluminiowe. Tutaj na przykład zastosowałem połączenie dwóch typów ram. Stalowa jest sztywna i mocna, przeniesie duże siły różne. Zaś u góry są profile Bosch Rexroth, do których można łatwo coś przymocować w ich rowkach. Wykorzystałem po prostu cechy każdego z profilu do swoich celów. Tutaj jest rama, która nie musi przenosić żadnych sił. Ona ma tylko mieć punkty do zaczepienia różnych przedmiotów wewnątrz oraz po to jest ta rama, by było do czego osłony przyczepić. Projekt taki z Bosch Rexroth jest szybki w wykonaniu, ponieważ zamawia się gotowe pocięte elementy z owierconymi otworami pod śruby i wystarczy to skręcić w jeden dzień i obiekt jest gotowy, równy. To samo można by zrobić z ramy tak. Tego typu ramę można byłoby wykonać z profili spawanych, ale byłoby to dłużej by to trwało. Samemu trzeba byłoby to ciąć te profile. Trzeba było dokładnie pociąć, dokładnie zespawać, co nastręczałoby problemów. Czyli zaletami ramy aluminiowej jest szybkość skręcenia oraz to, że ona dobrze trzyma kąty, jest równa. Niestety jest droższa od ramy stalowej. Tego typu profile też używa się w celu robienia osłon do maszyn. Clean roomów, czyli pokoi, w których ma być czysto, jest klimatyzacja. W takich profilach łatwo zamontować drzwi systemowe. Czyli jak się robi jakąś prasę, to można wykorzystać profile stalowe, żeby ramę wykonać, zaś profile skręcane po to, by zrobić jakąś osłonę do tej maszyny. Podajniki szybko, łatwo skręcalne, równe można wykonać z takich Boschów, Rexrothów. Są oczywiście zamienniki różnych innych firm. Moim zdaniem najlepsze i najdokładniejsze będą Bosch Rexroth.
ale tamte są znów znacznie tańsze i z pewnością są bardzo konkurencyjne w porównaniu do Boscha Rexrota. W tym materiale tyle. Pozdrawiam. Zachęcam do subskrypcji. Zapraszam na kanał Konstruktorzy Maszyn itp. Znaczy nie na kanał, tylko na Facebooka. Pozdrawiam.